Cześć, dzień dobry, z tej strony Mateusz Ostręga, dietetyk, założyciel Ketocentrum, a dziś zapraszam Cię na czwartą rozmowę z Jakubem Szmerem, z lekarzem, andrologiem, w którym rozmawiamy o wszystkim, co ważne dla zdrowia, przede wszystkim mężczyzn, ale kobiety również z naszej serii materiałów wynoszą wiele dobrego, co mnie cieszy. I dziś kontynuujemy temat naturalnych metod podnoszenia poziomu testosteronu u mężczyzn i mamy, że tak powiem, dosłownie wisienkę na torcie, ponieważ rozmawiamy o suplementacji, o tym, jakie suplementy się sprawdzają, jakie suplementy mogą pomóc nam zoptymalizować hormony, także zapraszam serdecznie do oglądania. No jak teraz już jak napomknąłeś o suplementach, to nie omieszkam zapytać o ten taki catchy temat, bo każdy jak szuka co na testosteron, to wiadomo, że nasze porady odnośnie snu, treningu, diety to są fajne, ale najlepiej dostać tabletkę, która podnosi testosteron. Tak by było najlepiej. Tak. Czy są w ogóle suplementy, na razie suplementy, które są skuteczne w tym kontekście? Tak, jak najbardziej. Mamy takie suplementy, które mają potwierdzone działania, jakkolwiek należy pamiętać, że tutaj raczej nie należy spodziewać się cudów, bo ja zawsze uważam, że suplementacja jest doskonałym dodatkiem wtedy, kiedy mamy ustawioną już całą resztę funkcjonowania, tak? Czyli jeżeli wiemy już, jak funkcjonować, jak ćwiczyć, co eliminować, żyjemy zdrowo, dbamy o to, żeby nie było insulinooporności, która też, prawda, wpływa bardzo negatywnie na testosteron, to wiemy, no to wtedy suplementacja może być super i możemy widzieć efekty w kilka tygodni i myśleć, wow, ten producent robi świetny suplement, prawda, a ktoś inny ma mnóstwo podstawowych problemów, których się nie pozbył i on bierze tabletki i myśli, że ona mu podniesie ten testosteron, a jest mnóstwo blokad, które sprawia, że on nie może zadziałać i myśli sobie, no nie, to wszystko jest szajs, po prostu i pieniądze zmarnowane, wyrzucone w błoto. To nie tak. Najpierw trzeba zacząć od siebie, jak ma się już zieloną kartę, czyli wszystko jest mniej więcej poukładane na miejscu. Dlatego tą część nagrywamy na koniec. Popierw robimy te punkty wszystkie, o których mówiliśmy wcześniej, prawda? I dopiero wtedy suplementy mają szansę zadziałać, a nie odwrotnie. Jak ktoś ma insulinooporność, przewlekłe stany zapalne w organizmie, to mu ten ashwagandha, tribulus czy cokolwiek innego naprawdę niewiele da. Tak. No właśnie, przy okazji widziałem jakąś Twoją rozmowę całkiem niedawno, gdzie odpowiadasz na pytania, jak to jest, że suplementy jakieś, prawda, oceniasz, skoro to nie jest pierwotne takie, prawda? Skoro to nie jest paleo, no bo przecież ludzie pierwotni nie w sensie, dlaczego jakiekolwiek suplementy? Po co jakiekolwiek suplementy? Tak. Sama dieta powinna Czy to nie jest sprzeczne wręcz z naturalnym podejściem do zdrowia? Jasne, no ja też uważam, że jeżeli tylko można, powinniśmy jeść surowe mięso, które lepiej sami upolujemy dzidą. I w jaskini. Dokładnie. I to by było bardzo pierwotne ewolucyjnie, no ale jak gdyby po to mamy cywilizację, żeby pewne rzeczy sobie ułatwiać. Tak samo suplementacja jest po to, żeby przyspieszyć pewne procesy albo je wzmocnić, więc jasne. Albo obejść trochę szkodliwe efekty dzisiejszych czasów. Dokładnie. Bo nie żyjemy w tej jaskini. No chociażby ten DIM, prawda? Dokładnie. Więc da się bez suplementów. Absolutnie nie mówię, że bez suplementów czegoś mało, nie da się osiągnąć, mało tego. Uważam, że one naprawdę nie są niezbędne. Nie są niezbędne, dokładnie. Ale jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie osiągnąć większą korzyść i resztę, tak jak powiedziałem, już poukładane, to tak, w takiej sytuacji to jest coś, co może wynieść jego trening, funkcjonowanie. I może sobie pozwolić i chce osiągnąć lepsze efekty, prawda? Pewnie. No to wtedy to jest dokładnie dla niego. Po to mamy naukę, żeby z niej korzystać. Jasne. No to z takich suplementów, które ja polecam, to zawsze polecam zacząć od podstaw, prawda? A podstawa to odpowiednie stężenie magnezu, odpowiednie stężenie witaminy D i zasadniczo sprawnie działający układ metaboliczny, czyli wrażliwość insulinowa. To jest taka absolutna baza, więc tutaj z suplementacji najczęściej wchodzą u mnie trzy rzeczy. Po pierwsze cytrynian magnezu. Najlepiej przyswajalna forma magnezu, bezpośrednio wpływająca na samą produkcję testosteronu. Spoileruję, że nie wiem, czy już jest Ketocentrum magnez, ale jak jest, to będzie w opisie filmu, a jak nie ma, to niedługo będzie. No i bardzo dobry. Bardzo dobry, tak, w wysokiej dawce właśnie cytrynian, bo też uwielbiam stosować cytrynian. Najlepsza opcja, zdecydowanie. Druga opcja to witamina D. I tutaj z witaminą D musimy już sobie pokrótce wytłumaczyć, czy jak, bo jest hype na witaminę D. Nawet lekarze już zaczynają mierzyć witaminę D. Uważam, że to znaczy, że to już jest trochę passé. Należałoby zrobić co innego. Jasne, witamina D jest bardzo ważna. Oczywiście śmieję się trochę, to dobrze, że oznaczamy teraz witaminę D. Ja też ją oznaczam regularnie. Natomiast trzeba pamiętać, że suplement nie jest lekarstwem na wszystko.
ponieważ witamina D w formie sztucznej, można powiedzieć, prawda? Niestety, ale niesie też ze sobą pewne zagrożenia. I takim głównym zagrożeniem jest wpływ na receptor witaminy A, który może ulec zablokowaniu. Dlatego w związku z tym, że witamina D działa dużo lepiej w towarzystwie witaminy A i wtedy, kiedy receptor jest odblokowany, zawsze sugeruję przyjmować witaminę D, o ile nie ma bardzo dużych zaburzeń. Witamina D nie jest jednocyfrowa u nas, prawda? Jeżeli jest tylko chociaż trochę więcej, to zawsze sugeruję suplementować witaminę D w postaci tranu norweskiego. I tutaj też zawsze postuluję, żeby swój tran norweski trzymać w ciemności i w lodówce. To są wciąż wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które czasami się od patrzenia utleniają. Więc trzymamy w lodówce, w niskich temperaturach, przyjmujemy, staramy się kupować małe słoiczki, żeby jak najszybciej spożyć i kupić nowy, nie w dużych słoikach, ponieważ może się okazać, że robimy sobie krzywdę. Ale w takiej sytuacji, kiedy przyjmujemy tran norweski, dostajemy zarówno witaminę D, jak i witaminę A, jak i kwasy omega-3, wszystko to razem daje dużo lepszy efekt, daje efekt spójny metabolicznie. Po prostu to ma sens i to się bezpośrednio przekłada na wyższą produkcję testosteronu. I trzecią kwestią, która zawsze stanowi u mnie taką bazę, jest karnityna. Karnityna jest bardzo ciekawym suplementem, dlatego że winian karnityny konkretnie i acetyl karnityny, takie dwie formy, mają udowodniony wpływ nie tylko na zwiększenie produkcji testosteronu, co zapewne ma związek ze stymulacją mitochondrialną, ale również ma istotny wpływ na zwiększenie gęstości receptora androgenowego. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, dlatego że badania sugerują, że nasze samopoczucie, to jak dobrze się czujemy jako faceci, prawda, jak wyglądają te efekty testosteronowe, zależą nie tyle od samego stężenia testosteronu, co od gęstości receptora androgenowego. Także może się okazać, że ktoś ma testosteron całkowity i nawet wolny, całkiem wysoko, ale ma problemy z ekspresją receptora androgenowego na powierzchni komórek, dokładnie jąder komórkowych, i wtedy te efekty będą byle jakie. I to są problemy, z którymi ja się mierzę w mojej poradni z pacjentami, którzy testosteron mają wysoko, mają pełni objawów hipogonadyzmu. Więc w takiej sytuacji myślimy o receptorze androgenowym i karnityna jest jednym z tych suplementów, które potrafią tutaj zrobić różnicę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która robi bardzo dużą różnicę w zakresie receptora androgenowego, i to jest cynk. Nie wspomniałem o tym, ale to prosta sprawa, tak, prawda? Natomiast jest to coś ważnego. Okazuje się, że chyba między 80 a 90% populacji w Polsce jest deficytowa w cynk. A cynk jest kluczowo ważny, zarówno dla produkcji testosteronu, jak również dla produkcji plemników, jak również dla ekspresji receptora androgenowego. Jest badanie, które pokazało, że w 6 tygodni suplementacji cynku u populacji, u której nie badano stężenia tego cynku wcześniej w surowicy, czyli nie zdiagnozowano u nich deficytów, to u zdecydowanej większości z nich stężenie testosteronu wzrosło dwukrotnie. Dwukrotnie, po 6 tygodniach suplementacji samym cynkiem. Niesamowite, ale tak, przyznaję, że właśnie ten cynk, zastanawiam się, czy wymienisz, bo to jest przy problemach hormonalnych mężczyzn, po magnezie, chyba pierwszy suplement, który włączam, podejrzewając, że są niedobory cynku dość duże. Pewnie, jak najbardziej. Tak. To też tylko, wiadomo, pewnie ty też o tym mówisz, ale chcę wspomnieć, że nie każdy cynk jest taki sam i tutaj też sugeruję zawsze, żeby wybierać sole kwasów organicznych. Dobry jest picolinian, na przykład chociaż ciężko go znaleźć, ale inne kwasy organiczne też są ok. Natomiast tlenek cynku już jest trochę gorszą opcją, to jest niestety mniej wchłaniany. Też pamiętajmy, żeby starać się jednocześnie z cynkiem suplementować też selen. Co prawda nie w takiej ilości, ja zawsze sugeruję, żeby go dodawać 2 razy, 3 razy w tygodniu, ewentualnie raz na jakiś czas spożyć trochę orzechów brazylijskich, tam też jest pełno selenu, prawda? Więc to też nie za dużo, ale żeby suplementować, one razem dopiero jak gdyby ujawniają pełnię swoich możliwości. To są takie bazowe kwestie, które zawsze muszą być ustawione. Natomiast potem przychodzi już kwestia suplementacji, która bezpośrednio ma pobudzać komórki Leydiga do produkcji testosteronu. No i tutaj musimy przede wszystkim sobie powiedzieć, w jaki sposób testosteron może być stymulowany, bo może być stymulowany na 2 sposoby. Pierwszy sposób to jest stymulacja bezpośrednia poprzez wpływ właśnie na komórkę Leydiga, która ma za zadanie produkować więcej testosteronu. I tak działa między innymi preparat, który się nazywa Tonkat Ali, prawda? Tak działa maca, tak działa tribulus. Ale też możemy mieć drugi efekt, który działa poprzez obniżenie stężenia estradiolu. I ten efekt jest efektem wtórnym, dlatego że on działa bardziej podwzgórzowo-przysadkowo, czyli jak gdyby podwyższa nam, zwiększa nam stężenie LH, które potem takiego hormonu przysadkowego, który wtórnie wpływa na produkcję testosteronu. I na przykład do takich suplementów, które ja bardzo lubię, należy ekstrakt z kozieradki, czyli coś, co uważam za naturalny inhibitor aromatazy. I ten ekstrakt z kozieradki ma
bardzo dużo bardzo fajnych badań, jest w bardzo dobrej cenie i jest w Polsce szeroko dostępny. Mało się o nim mówi. Więc u pacjentów, którzy się u mnie badają i ja widzę pewne zaburzenia, jeżeli chodzi o proporcje testosteronu do estradiolu, przypomnę, że tak około 20-30 do 1 mniej więcej w bezpośrednich liczbach, prawda? W bezpośrednich liczbach ten stosunek powinien wynosić, żeby facet czuł się optymalnie. Więc jeżeli ja widzę tutaj zaburzenia, to ekstrakt z kozieradki jest w stanie sporo zmienić i sprawić, że jak gdyby ten testosteron będzie lepiej wykorzystywany i facet będzie odczuwał więcej efektów. No to są takie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o stymulatory bezpośrednio, no to ja bym wymienił wszystkim Tonkat. Tonkat ma mnóstwo badań. Jest co prawda tylko jeden Tonkat na rynku, na którym wszystkie badania wykonano. Nie będę tutaj podawał nazwy, bo też nie jest żadna reklama, broń Boże. Natomiast rzeczywiście efekty czasami bywają fenomenalne. To prawda. Poza Tonkatem jest jeszcze kilka innych suplementów, nie wiem, które ty używasz u siebie w trakcie terapii, prawda, pacjentów, natomiast takie rzeczy jak maca albo tribulus, to są rzeczy, które mają rzeczywiście potwierdzone badania. I co prawda wraz z czasem, jak tych badań coraz więcej się pojawia, to czasami są one niejednoznaczne. Na przykład w przypadku tribulusa tutaj no, jedne badania mówią, że tak jak najbardziej na plus, inne badania mówią, że nie ma dużo większego wpływu niż placebo. Zasadniczo myślę, że to też dlatego, że nie uwzględnia się faktu, jak wygląda zdrowie metaboliczne takich osób, więc też bardzo wiele od tego zależy. To w ogóle, jak już byśmy mogli mieli tutaj temat badań naukowych i to właśnie jak często to, jakie szczegóły biorą pod uwagę badacze, wpływa na wynik ostateczny albo brak tego wyniku, no to jest tak skomplikowane, że kiedy w to wchodzimy, to się okazuje, że nagle 80% badań w ogóle nie do końca jest wartościowe. Jasne, jakby tak się zastanowić w wszystkich badaniach obserwacyjnych, populacyjnych, szczególnie w zakresie diety, stylu życia, zmiennych jest tak dużo, że myślę, że nawet kwantowy komputer 10. generacji może sobie nie poradzić z ilością tych zmiennych. Ale nawet w badaniach kontrolowanych, powiedzmy, że stosuje się tribulus, tak, czy inne zioło, które ma podnieść testosteron, a na przykład nie kontroluje się spadku masy ciała u tych osób. Dokładnie. I już nagle mamy wyniki, że wyszło super, tak? A wynika to z tego głównie, że dana grupa na przykład miała inną dietę i ta masa ciała spadła. Jasne. I mnóstwo jest takich badań, gdzie to jest właśnie niejednoznaczne i do tego mogą chodzić te sprzeczne wyniki. Zmiennych jest mnóstwo. Dlatego ja na przykład staram się zawsze patrzeć mechanistycznie dość na dany suplement. Zastanawiam się, czy istnieje mechanizm, który one naprawdę może pobudzić. Są dowody, że ten mechanizm występuje. Jeśli tak, staram się włączać go u niektórych pacjentów i liczę na feedback po prostu i od tego feedbacku zależy, czy ten suplement ma sens, czy to nie. To mam dobre doświadczenie jeszcze z ashwagandą, jeżeli o to chodzi. U niej nie ma jakiejś dużej ilości badań stricte pod kątem testosteronu u mężczyzn, ale są bardzo dobre badania, jeżeli chodzi o obniżenie kortyzolu właśnie u mężczyzn. Dokładnie. A kortyzol wysoki, przewlekle podniesiony, dzisiaj ma wiele osób, wielu mężczyzn, a on może bardzo destrukcyjnie wpłynąć na testosteron. Oczywiście, że tak, szczególnie jeśli jest właśnie przewlekle podniesiony, więc tutaj można powiedzieć, że kortyzol jest wręcz przeciwieństwem testosteronu jako anaboliczny, kataboliczny hormon. On bezpośrednio zamyka produkcję testosteronu, więc ashwaganda, czy też małe dawki L-tealaniny na przykład również działające, prawda? No ja również, chyba mój ulubiony suplement z rana. One wpływają bardzo fajnie na obniżenie tego kortyzolu. Jeśli jeszcze na przykład połączymy to sobie właśnie z ekspozycją na ciepło, na zimno, prawda, co też wpływa w jakiś sposób na kontrolę tego kortyzolu, to efekty mogą być super. Tak, tylko zaraz dam gwiazdkę, że znowu możemy mieć przypadek osoby z zajechanymi nadnerczami przez już przewlekły stres i też niedożywienie, powiedzmy, która ma za niski kortyzol, u niej ashwaganda może zadziałać w drugą stronę. Nie? Więc zawsze tak dobieramy to, tak jak mówiliśmy, przez wszystkie poprzednie filmy, poprzednie minuty materiałów, indywidualnie pod kontekst. To zawsze zależy od pacjenta, dlatego też medycyna, czy w ogóle terapia, prawda, pacjenta nie jest rzemiosłem, tylko jest sztuką. Tutaj nie da się po prostu spod palca wyrzucić trzech rzeczy i stwierdzić, to panie będzie działać, dziękuję. Tak. Tylko tutaj zawsze są bardzo zindywidualizowane efekty i należy zawsze dokonywać kontroli i modyfikować swoje zalecenia. Wiesz, to tak samo dobrze jak ja. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę, zostaw też komentarz pod tym filmem, bo ostatnio liczba komentarzy trochę spadła i nie wiem, z czego to wynika, także będę bardzo wdzięczny za Twój komentarz, który na pewno pozwoli materiałowi dotrzeć do większej ilości osób. Jeżeli zostałeś do końca, zostaw dla mnie, dla Jakuba komentarz, zasubskrybuj kanał, bo dzięki temu jesteś na bieżąco z kolejnymi materiałami, a warto być na bieżąco. W opisie znajdziesz linki do social mediów Jakuba, m.in. do jego Instagrama, ale też do jego YouTube'a, który powoli rozwija. Znajdziesz tam też linki do książek, których jestem autorem lub też współautorem. 100 pytań do ketozy, prosta ketokuchnia, ketokuchnia na każdą kieszeń. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z dietą ketogeniczną lub ją kontynuować z sukcesami, bez popełniania błędów, to są książki, które muszą pojawić się na Twojej półce. Za dzisiaj dzięki wielkie, do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć!